Bogna Wernichowska i Bronisław Wołoszyn. Zodiak dalekich lądów. Horoskop inkaski. Sęp. 21 marca, 20 kwietnia. Ten drapieżny ptak był symbolem ludzi urodzonych podczas pierwszego miesiąca tzw. czasu średniego słońca. Podobnie jak ich odpowiednik w świecie ptaków, ludzie ci mieli być silni fizycznie i duchowo, w swych działaniach zdecydowani i bezwzględni. Ludzie sępy rzadko mają skrupuły wobec innych. Własne dobro jest dla nich najważniejszym celem. W skrajnych przypadkach nie cofną się przed niczym, aby zdobyć to, co wydaje im się godne posiadania. Sępy są ambitne, kochają władzę, lubią rządzić innymi ludźmi i narzucać im swoją wolę, nawet gdyby dotyczyło to małej grupy osób czy najbliższej rodziny. W dyskusjach chcieliby mieć zawsze ostatnie słowo, niechętnie przyznają się do błędów, nie żałują swoich postępków. We wszystkich działaniach są szybcy, śmiali i zdecydowani. Nie obawiają się ryzyka, nie myślą, że coś mogłoby pokrzyżować ich plany. Tam, gdzie w grę wchodzą ich własne cele, wierzą niezachwianie w zwycięstwo. Wśród ludzi urodzonych w miesiącu sępa zdarzają się nieraz osoby porywcze i gwałtowne, skłonne do nagłych wybuchów gniewu. Cechy te nie przysparzają im popularności wśród otoczenia i sprawiają, że ludzie sępy mają wielu wrogów. Sępy nie zawsze zdają sobie sprawę ze swojej zasłużonej zresztą opinii osób niepohamowanych w swych emocjach, a jeśli nawet coś do nich dotrze, nie przejmują się tym zbytnio. W charakterach ich nie leży zastanawianie się nad tym, co o nich sądzą inni. Sępy są zwykle wierne w przyjaźni, ale z reguły wybierają na przyjaciół osoby słabszego ducha, podporządkowujące się im bez zastrzeżeń, stosujące się do ich rad czy wskazówek. Wobec tych ludzi sępy potrafią być lojalne, a nawet opiekuńcze, chociaż traktują ich zawsze z protekcyjną wyższością. W kontaktach z płcią przeciwną sępy są śmiałe i zaborcze, nie bywają nigdy subtelne w zalotach czy sentymentalne. Tak mężczyźni, jak i kobiety nie ukrywają swoich uczuć wobec wybrańców, deklarują je jasno i bez niedomówień. Zawody miłosne znoszą raczej łatwo, nie rozpamiętując z goryczą minionych spraw i rychło znajdują sobie inny obiekt zainteresowania. Namiętności ludzi sępów są gorące, acz krótkotrwałe, a i tu sępy myślą więcej o sobie i swoim zadowoleniu niż o szczęściu drugiej osoby. Większość ludzi urodzonych w tym okresie dochodzi do czegoś w życiu, choć niekoniecznie uczciwymi sposobami. Czasem zdobywają coś kosztem innych, bez skrupułów sięgają po dobra czy stanowiska należne innym. Niekiedy ponoszą klęski, co zresztą nie załamuje ich na długo. Są wyjątkowo odporni na zasłużone czy przypadkowe przeciwności losu. Największą życiową ekspansję rozwijają sępy między 30 a 35 rokiem życia. Wtedy są też najbardziej bezwzględne, a ich działania wobec innych ludzi szczególnie pozbawione skrupułów. W tym też okresie ludzie ci są wyjątkowo dobrego mniemania o sobie samych i swoim postępowaniu. Nie przyjmują żadnych słów krytyki, nawet ze strony osób im najbliższych i szczerze życzliwych. Czasem krytycznym, kiedy sępy zbierają nieraz żniwo swych niewłaściwych postępków, nawet sprzed wielu lat, jest zwykle okres między 45 a 50 rokiem życia. Ludzie sępy, aczkolwiek obdarzeni przez naturę dużą witalnością, często mają skłonność do nagłych zachorowań, a nieraz i wypadków. Czasem też w takich właśnie okolicznościach tracą życie.